Szanowni Państwo, życie jest cudem, a mówi nam o tym całe życie, kariera i postawa naszego specjalnego gościa, który nie tylko nas zaszczycił, ale zrobił nam ogromną przyjemność, chcąc przyjąć nasze zaproszenie. Pojawiła się wśród nas pani Danuta Szaflarska. Czuję, że nie tylko jesteśmy zaszczyceni, ale też jesteśmy szczęśliwi, bo jest w swoim mieście. W tym mieście, gdzie odkrył ją niezwykły człowiek Bolesław Barbacki. I może to był ten impuls, że zaczęła karierę aktorską. O tym się pewnie dzisiaj, jeśli pani Danuta zechce się swymi wspomnieniami z nami podzielić, dowiemy. Ale zanim to przenieśmy się na chwilę do tej szczęśliwej krainy, gdzie wszystko się zaczęło, do Piwnicznej i do Kosarzew. A pomoże nam w tym Dolina Poprawy. Z Doliny Kosarzysk, Danucie Szaflarskiej. Powróć mnie, dobry Boże, w krainę dzieciństwa, gdy byłeś wszystkim, słońcem, potokiem i deszczem. Ku łące czerwcowej ciekawymi stopami biegłam w uniesieniu, wołając, oto jestem. Znów czerwcz zielonoczuły w moich żyłach płynie i drzew potężne tromy, czułe saren oczy. Już las bez śpiewu ptaków, jasności gałęzi, tysiąc strachów dzieciństwa dziś mnie nie zaskoczy.
na scenie życia niesie wiatr oklasków echo. Przez bruzdy lat dojrzałych biegnę zawsze bosa. Płyną obłoki marzeń, ponad głowy srebrność, błękitem zakwitają dziecięce niebiosa. Wokoło tyle twarzy, a jakby nikogo. W nieskończoność zatęcze odeszły ich cienie. W mych oczach płoną ognie, mgielne chusty płyną. Po horyzont istnienia, po gór przemieniamy. W środku rynku mego miasta ratusz jak obłok, zegar błękit, więc tylko tutaj chcę dorastać i do tych ulic zawsze tęsknić. Tu przecież moja Jagiellońska, zielone plany i aleje na plantach chociaż. Witam bardzo serdecznie Państwa. Jestem wzruszona. Myślałam, że się rozpłaczę przed chwilą. To jest bardzo dla mnie ważne miejsce. Tutaj się zadecydowało się, kim będę, przyszłość moja, z tego teatru, tu stąd. Bo ja tutaj grałam, jak miałam 12 lat, w Chorsztyńskim, a Michasia. A potem grałam wiele sztuk, 5 właściwie, ostatnio przed egzaminem do szkoły teatralnej. Jakie... Co ja bym powiedziała? Coś takiego z Wyspiańskiego. Teatr mój widzę ogromny. Wielkie powietrzne przestrzenie. Ludzie mnie je pędzą. I cienie. I właśnie chciałabym dzisiaj powiedzieć o tych cieniach. Wspomnieć, ożywić ich. Przede wszystkim twórcę tego teatru, wielkiego człowieka, wspaniałego malarza, Bolesława Barbackiego. Bo on zadecydował o mojej przyszłości. To było w gimnazjum, uczył nas rysunków. I na którejś lekcji mówi do mnie tak. A taki egzamin, muszę powiedzieć, powiedział, zmów pacierz. Zmówiłam pacierz, mówi, a to jutro przyjdziesz na próbę do Sokoła. Chciał zobaczyć, czy ja seplenie, czy wymawiam wszystkie litery. Darmo. I to był pierwszy mój debiut. Miałam wtedy 12 lat. Byłam bardzo mała, też nie wyrosłam w tej chwili. Ale grałam 6-letniego chłopczyka, Michasia, w Chorsztyńskim. Pamiętam, to były pierwsze, szminkowano mnie, zapach tej szminki. Pamiętałam, jak zostałam później zawodową aktorką. To wszystko było związane razem z tym teatrem, z tą sceną. Zresztą grałam po Chorsztyńskim w tomś paluchu, za 7 górami, potem Isie w weselu. I na końcu, przed samym egzaminem, trafikę pani generałowej. Co mogę powiedzieć? Tu byli wspaniali aktorzy, amatorzy. Artur Butcher, no przede wszystkim Bolesław Barbacki nie tylko był wspaniałym malarzem, ale również aktorem i reżyserem. Bo on ten teatr stworzył, on reżyserował i sam też grał. Jak dobry był zespół, to
Dowodem tego jest to, że Wanda Siemaszkowa, słynna zawodowa aktorka, przyjechała tutaj i grała z tym zespołem Mirle Efros. To ciśnia, ja pamiętam ten spektakl. Myśmy, jeśli chodzi o jednego z aktorów, Artura Buczera, to był bardzo, pamiętam Myczkowskiego, pamiętam ten Semenowicz, to był dentysta. Różnych zawodów ludzie tutaj grali, ale mieli zdolności aktorskie. Pamiętam, że wielka, największa aktorka w Warszawie, Lena Eichler, została zaproszona do Londynu, to za moich czasów oczywiście w Banku Narodowym, żeby grać w sztuce pani, profesja pani Warren. Wróciła z Londynu. Ja się pytam, no jak to było? Wspaniale. Miałam partnera. To amator, ale to wielki aktor. A jak się nazywa? Artur Butcher, właśnie z tego teatru. Co jeszcze opowiedzieć o samych aktorach? Nikt ich nie zna, nikt nie pamięta, więc to nie, pewno jest nieciekawe dla Państwa. Ale to były różnych zawodów. A to była ich jakaś rozrywka, coś w życiu dodatkowego. I wszyscy byli naprawdę świetnymi aktorami. To znaczy, że Barbacki miał wyczucie, że dobierał świetnych ludzi. I mieli różne zawody. A tutaj występowali, co miesiąc był spektakl. Pojechaliśmy też z taką bajką do Krynicy na gościnne występy. Także tutaj się uczyłam początków aktorstwa. I później, właśnie po tej ostatniej sztuce, zdawałam do szkoły teatralnej. I tu była moja szkoła i początek mojego aktorstwa. I to zadecydowało, że wybrałam ten właśnie zawód. Właśnie tu, ta scena. I Barbacki, ci koledzy, te spektakle. Wiem, że Barbacki, kiedy powiedziałam mu, że jadę zdawać do szkoły teatralnej, a bardzo mnie ostrzegał. Mówi, słuchaj, to jest tak strasznie ciężki zawód. Nie rób tego. Nie chciał, żebym została aktorką. Dlatego, że mówi, nie dasz rady. To jest taka silna konkurencja, to jest tak ciężka praca, ale go nie posłuchałam. Na szczęście, nie teraz. Najpierw mnie Harold zaraził aktorstwem, a potem odmawiał. Ale wiem, że namalował też pani portret. Tuż przed tym, jak pani zdawała do szkoły aktorskiej, namalował piękny pani portret. Graniu tutaj trafiki pani generałowej. Tak, no egzamin miałam koszmarny. To zupełnie były inne wymagania. Nie popisałam się, ale mi nie przyjęli. No słyszałam, że później już po pierwszym roku jedynym zarzutem pana Zelwerowicza było to, że ma pani za małe oczy. Czy to prawda? Tak, z pierwszego roku na drugi było napisane, że przechodzę na rok drugi z zastrzeżeniem, że mam za małe oczy. Więc się wzięłam pod boki, bo tak jak się złoszczę. Bo tak. No i do niego, panie dyrektorze, bo on był dyrektorem, co to znaczy, że ja mam za małe, to co ja mam zrobić? Ponadcinać, zapałki włożyć, nie wiadomo, zrobiłam mowaturę. On mnie wtedy nauczył, jak robić, żeby na scenie oczywiście, czy charakteryzacja. Ale mówił tak, jak jesteś na scenie, to patrz w reflektor, światło.
I wtedy, no oczywiście jest charakteryzacja. No i okazuje się, że te małe oczy wcale mi nie przeszkadzały. Tak, tak, za chwilę sobie przypomnimy, jak bardzo pani nie przeszkadzały oczy, a wręcz przeciwnie. Ale ja jeszcze też gdzieś usłyszałam taką historię, że gwara na początku, którą pani mówiła przecież na co dzień, też była pewnym problemem. Mnie się stawało, że mówię językiem literackim. No i tam jesteśmy podeszłam do okna w tej sali, zamknęłam okno. Pyta mi się profesora, co ty zrobiłaś? A ja mówię, a ty zamknęłam okno, bo niebo zachmurane. Co ty mówisz, jak ty mówisz? No, a ty mówię, zamknęłam okno, bo niebo zachmurane. No tak mówiłam, jak wzięłam do szkoły teatralnej. Ale ani gwara, ani góralski charakter nie przeszkodziły pani w karierze aktorskiej. Nie, no to nie była gwara, to było takie mówienie fatalne. No a co z tym góralskim charakterem, z tym temperamentem, z tą ślebodą, wolnością? No jak co, to ja się butowałam i domagałam, tak. To tylko z tym panem profesorem Zelewerowiczem to była chyba tylko taka pierwsza sytuacja. Tak, ale jak ja się zezłościłam i powiedziałam, to od tego czasu, od tej pory bardzo mnie polubił. Dlatego, że zobaczył, że ja mam temperament, że się nie dam sobie w każdym razie. No i już byliśmy w wielkiej przyjaźni, bo z początku on się martwił, bo ja byłam onieśmielona taka tą szkołą, tymi lekcjami. No więc to mi pomogło, że wtedy się zdenerwowałam. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się żyć. Jeszcze nie wiesz, kto on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już miłość daje znaki. W Wilnie byliśmy w jednym teatrze z Hanką Ordonówną i miałam tę przyjemność, że grałam z nią, wprawdzie w epizodzie, bo to Madame Sangen grałam paraczkę i Hania Bielicka, ale przyjaźniliśmy się, byliśmy w jednej garderobie. To wspaniały człowiek, cudowna koleżanka i miała koncert, recital. I to było coś tak niezwykłego, ponieważ ona, każda piosenka jej miała kostium swój i była jak gdyby spektaklem, to znaczy ona grała w tym. I pamiętam ten recital. Ostatnia jej pieśń była o lotnikach polskich. Stała w takiej ciemnej sukni z rozkrzyżowanymi rękami. I kiedy to się skończyło, na widowni była długa cisza. A potem burza oklasków. Po prostu ludzie byli tak wstrząśnięci i zachwyceni. Każda piosenka miała swój kostium i swoją scenę. To był teatr. I te pani pierwsze filmy, powojenne już, też miały ten przedwojenny wdzięk, dlatego że cała ekipa, która je kręciła, to była ekipa przedwojenna. I potem w socjalistycznej ojczyźnie stało się to pewnym zarzutem. Pani się po prostu nie nadawała do roli robotnic rolnych, ani żadnych innych. Jak to było? Pamiętam, że zaproponował mi Zarzycki główną rolę w filmie. Taka miała być Stachanówka, to znaczy robotnica szpitalna. No i na próbę zdjęcia do Wrocławia. I ubrali mnie w taki kostium, takiej robotnicy. Weszłam na plan, gdzie były operatorzy,
I oni dostali takiego ataku śmiechu, że w ogóle nie robili mi zdjęć próbnych i w filmie ja nie grałam. Bo po prostu to miał być dramat, a ja wyglądałam śmiesznie. No to przez ten wizerunek takiej właśnie diwy, takiej kobiety o przedwojennym jeszcze wdzięku, takiej amantki, a wtedy były zupełnie inne bohaterki. Czy to dlatego, czy przez to, że zawsze pani bardzo poważnie podchodziła do wyboru ról, zniknęła pani na jakiś czas przynajmniej z ekranu, bo nie z desek teatru? Ja tych ról amantek nie lubiłam. To są nieciekawe dla aktora. Dla aktora są ciekawe sceny, postacie charakterystyczne. I dopiero właściwie, to nie jeszcze były jakieś filmy, ale naprawdę poczułam się dobrze w filmach u Doroty Kędzierzawskiej. Pierwsza rola Wiedźmy w filmie Diabły, Diabły. Dostałam, ktoś przyniósł mi, ja byłam w Kozarzewskach, przyniesiono scenariusz, no i tam w tym scenariuszu był list od Kędzierzawskiej. Ja jej nie znałam, niewiele wiedziałam o niej. I czytam w liście. Proszę pani, bardzo mi zależy, żeby pani zagrała rolę wiedźmy. Pisząc tę rolę, widziałam w tym panu. No jak ona mnie widziała w tej wiedźmie, to ja poszłam do piwnicznej i zaraz zatelefonowałam, że oczywiście będę grała. I właśnie u niej miałam rolę charakterystyczną. Jakieś inne. A matki, to zresztą aktorzy nie lubią. Ani mężczyźni nie lubią grać amantów. I my też. Bo to jest nieciekawe. To nudne postacie. A które role swoje tak z największym sentymentem i z takim, jako takie największe wyzwanie, oprócz tej wspomnianej pani, pamięta? Które role takie są pani ukochane? Które mnie role bawiły właśnie tej wiedźmy. Miałam okropny kostium, taki zgnieciony kapelusz. No taka, co się, taka nienormalna, co się to po wsi snuje. Nie ma domu, nie ma nic, ale wszędzie się wtrąca. No, taka wiedźma. To bardzo ciekawe było. Doświadczenia. W ogóle u Doroty Kędzierzawskiej nie gram. Wszystkie role lubiłam. Pani Danuto, wiem, że pani spotkała Czesława Miłosza. Czesława Miłosza, bo Dolina Issy, tak mi się skojarzyło. Jest Czesława Miłosza i kiedyś zetknęła się pani z nim. No tak, to Miłoszowi, tak się starał szalenie Konwicki, tak mu zależało na tym filmie. I to jest, jeżeli państwo widzieli kiedyś, to jest piękne, świetny operator, piękne zdjęcie, piękny film. Ale Miłoszowi się nie podobało. No bo to też kraina lat dziecinnych. I on miał pewnie swoje wyobrażenie tej krainy, a ciężko jest temu sprostać. Proszę mi powiedzieć, jak ta pani kraina lat dziecinnych, te Kosarzyska, czy to jest taka ziemia, której jak się dotknie, to się nabiera sił? Bo pani tam ciągle wraca. Czy te Kosarzyska są taką ziemią, której jak pani dotknie, to nabiera pani nowej siły? Bo czasami tak jest, że ta ziemia dzieciństwa, jak się tam wejdzie, to się odżywa, to się nabiera nowych sił. Że ziemia ci daje? Siłę. Nie wiem. Nie wiem. Nie pamiętam. Mnie różne rzeczy dawały siły, różne, żeby przetrzymać, żeby dożyć tego wieku. Bo ja już jestem po setce, więc... No, ja pani powiem, w tym przeżyć XX wiek i dożyć do setki, to jest wielka sztuka. Tak, ale spróbowałam
życia różnego, ciekawego. Bo to wojna, powstanie, różne rzeczy się działy i to wszystko trzeba było wytrzymać, przeżyć. No i taka pogoda ducha, ten uśmiech stale u pani. Widać, że można żyć w ciekawych czasach, nawet w bardzo ciężkich i zachować pogodę ducha stale. Mówi się, obyś żył w ciekawych czasach. Tak. Więc muszę powiedzieć, że żyłam w ciekawych czasach, ale chyba te ciekawe czasy dały mi siłę do przetrwania. Wszystko się... Ale poznałam, co to jest głód, co to jest nędza, różne rzeczy. To też jest ważne. Trzeba poznać, jak się chce znać życie, to z wszystkimi jego urokami i nieszczęściami. To jest pełne życie. A co by pani powiedziała, że jest najpiękniejszego w Polakach dla pani, w naszym charakterze narodowym i czego powinniśmy się oduczyć? Wie pani, ja nie wiem, ja wspominam okresy życia. Najpiękniejsze miałam dzieciństwo. To w Kosarzyskach. Później był Nowy Sącz. No to też bardzo ciekawy okres, do gimnazjum. W ogóle do miasta przyjechałam z Kosarzysk i na początku miałam dużo przykrości, bo do mnie mówili, ty wsiora. Mówiłam częściowo gwarą. Także miałam różne upokorzenia, ale nie przejmowałam się tym. Jakoś sobie poradziłam. A później w gimnazjum już było. Tylko ta podstawówka pierwsza. Tak, bardzo dobrze wspominam. Oczywiście nie wszystkich nauczycieli. Ale nie dlatego, że byli niedobrzy, tylko nieciekawi. Bo naprawdę najlepszą nauczycielką była pani Flisówna, która uczyła matematyki, fizyki i chemii. To był świetny profesor. No, gimnazjum, dzisiaj to by się dziwili młodzi ludzie. Na mnie nie wolno, oczywiście to było żeńskie gimnazjum, inne były męskie. I po szkole, gdyby podszedł do mnie kolega i chciał ze mną iść kawałek, rozmawiać, to by mnie wyrzucili z gimnazjum. Nie wolno nam było się w ogóle spotykać i pokazywać z chłopcami. Ale to wolno było wspólnie uprawiać sporty. A ponieważ ja w zimie co dzień w dzień byłam na ślizgawce parę godzin i miałam, tam się tańczyło holendra, różne rzeczy z partnerem. I to wolno było, wobec tego ja ono bardzo marzłam, ale jak najdłużej byłam na ślizgawce. Chłopaka, no to oczywiście myśmy byli bardzo niewinni i naiwni, jak nawet do matury. To nie tak jak dzisiaj, ale dzięki temu mieliśmy prawdziwą młodość, ładną młodość. A takie miejsce w Nowym Sączu, do którego pani najchętniej chodziła, które pani najmilej wspomina? No, bardzo lubiliśmy park. Potem myśmy przede wszystkim Dunajec. Więc były łódki, kajaki. Więc ten park Strzelecki się nazywał. Tak, Park Strzelecki nad Dunajcem i Wenecja, ta przystań łódek. A więc w lecie to kajak albo takie łodzie to... Urywaliśmy się z gimnazjum, na przykład kilka, na tak zwaną labę, to się mówi o laba. Tak. I wtedy tam, na wólki, na taką łódź pływaliśmy. No dużo było rozrywek, były tak czasami w niektóre niedziele to się nazywało festyn chyba. No poza tym, bardzo dużo uprawiano sportów.
I pamiętam hokejowe zawody. Myśmy towarzyszyli. Oczywiście za drugą budą. Więc przeciwko czerwonej budzie to był klasyczny gimnazjum i matematyczno-przyrodnicze. I myśmy tych klasyków nie bardzo lubili. Tylko tę drugą budę. No ale no piękny miałam tutaj ten okres gimnazjum. Nowy Sącz wspominam bardzo. No to kawał życia mojego. Nie mówiąc o, że miałam ten teatr. Przecież grałam w Chorsztyńskim, Tomciu Palochu, Za siedmioma górami, Lisie Weselu, Trafikę, Panie Generale. Dużo grałam. Więc to było cudowne życie. Pamiętam, że grałam tego sześcioletniego chłopczyka i siedzimy później w takiej garderobie, a na jakiejś tam skrzyni i przyszedł dziennikarz i podchodzi do mnie i mówi: jak ci dziecko na imię? No wiecie co? Dziecko. Ja byłam w drugiej klasie gimnazjum, miałam 12 lat, więc się obraziłam. Nie powiedziałam, jak mam na imię, tylko powiedziałam, że tak jak czekolada. Niech się domyśla. Ale słyszałam, że jeszcze Lucjan Kedryjski też się tak zachował. Lucjan Kedryjski się też tak zachował w stosunku do pani. W teatrze w Krakowie też wziął panią za dziecko. A w Krakowie tak grałam. Teoria Einsteina to była. Grałam 14-letnią dziewczynkę. Tam debiutował Tadzio Łomnicki. On grał starszego brata, z tym, że on miał 19 lat, a ja miałam 30. Ale tego nie widać przecież. 30 lat to kobieta młoda. No i po spektaklu przyszedł Kedryński, krytyk. Busio tak zwane, nie wiem jak on miał to na imię. I pyta się, jak ci się dziecko podoba w teatrze? No to ja dygnęłam ładnie i powiedziałam: bardzo proszę pana. Przyszedł na drugi dzień i przepraszał mnie. Ja mówię: nie szkodzi proszę pana, gram 14-letnią, ale mam 30. No więc się nie gniewam wcale, bo to komplement. Tak pani wprawia w konsternację różne osoby. Czytałam też, że na Białorusi była taka ciekawa sytuacja. Całkiem niedawno, kiedy pani zaczęła na jakimś oficjalnym, bardzo sztywnym przyjęciu po premierze teatralnej tańczyć. Czy pani pamięta tę sytuację w Białorusi? Na Białorusi. Byłam na Białorusi i co? I tańczyła pani na przyjęciu, a tam było strasznie tak oficjalnie i pod krawatem i dla nas specjalnie tak świetna była orkiestra żywowa. Wielkie przyjęcie, bardzo nas gościli. Tak, to powitalna taka była zabawa. To tak. To ta swoboda góralska, tak pani Danuto, prawda? Ta góralska swoboda, która jest taka ważna. Bardzo ważna. Tak. W górach się urodziłam i przodków od strony ojca to mam z Chochowa. Pradziadek, dziadek to są górale, którzy się urodzili, jeżeli w Chochowie. Dopiero tata mój się urodził w tym barku. Bo mój dziadek był w Chochowie, ale potem był nauczycielem takiej ludowej szkoły i w tym barku uczył, tam się tata urodził. No tak, ale mama moja to jest z Lachów, ze Starego Sącza. No proszę, wszystko nasze strony, proszę państwa. Wszystkie tak, te nici. Tutaj tak, bardzo z tym związana silnie. Z górami, z Piwniczą, no i z Nowym Sączem. To jest przecież bardzo ważny okres życia. Miałam 9 lat.
jak tu przyjechałam. A wyjechałam, jak miałam 19. Bo na studia po prostu, po maturze. Czyli nie będzie pani miała nic przeciwko temu, że uznamy panią za naszą. No jasne. I że będziemy z pani dumni. No jasne. Nowy Sącz jest bardzo ważnym etapem mojego życia. Tu się zadecydowała moja przyszłość. A tutaj w ogóle miałam cudowne koleżanki i wspomnienia mam z Nowego Sącza. Piękne wspomnienia. Także cieszę się bardzo. Dziękuję za to zaproszenie mnie do Nowego Sącza. Dziękuję za to spotkanie z mieszkańcami tego miasta. Bardzo wielka to dla mnie radość. Serdecznie dziękuję. Jestem. A teraz niespodzianka, dla której w ogóle tutaj dzisiaj spotkaliśmy się i dla której prosiliśmy panią pokornie, żeby pani nasze zaproszenie przyjęła. Jest tu dzisiaj z nami mnóstwo osób z Krakowa, z województwa małopolskiego, ale także sądeczan, którzy w tym województwie małopolskim pracują w samorządzie. I jest pan marszałek Leszek Zegzda, jest pani przewodnicząca sejmiku województwa małopolskiego Urszula Nowogórska, są radni Grzegorz Biedroń, pan Paweł Śliwa i zgromadzili się tutaj, żeby przyznać pani specjalne odznaczenie. Najbardziej honorowe, jakie województwo małopolskie przyznaje. I teraz właśnie nastąpi moment wręczenia tego odznaczenia. Zapraszam serdecznie na scenę pana marszałka Leszka Zegzdę, panią przewodniczącą Urszulę Nowogórską i dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Sokół Antoniego Malczaka. Szanowni Państwo, pani Danuto, mam zaszczyt w imieniu władz województwa małopolskiego wręczyć naszej cudownej pani Danucie Szaflarskiej oznaczenie krzyż, złoty krzyż małopolski. Najwyższe nasze oznaczenie, z wyrazem najwyższego szacunku. Małopolski. No to jest coś cudownego. Bardzo, bardzo jestem wzruszona. Dziękuję. Dziękuję.
Małopolska, moja. Jestem bardzo wzruszona i zaszczycona. No jestem okropnie ważna, proszę pana. Dziękuję, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz ty mi zaszczytam. Proszę jeszcze usiąść, bo powiedziała pani w rozmowie naszej... O, jeszcze piwniczna. Jest z nami też pan burmistrz piwniczny. Witamy serdecznie. Pani Danuto, zdradziła nam pani, że lubi pani muzykę cygańską. I myśmy, właśnie, to proszę spocząć łaskawie, myśmy zaprosili takich cyganów, nie cyganów, ale po cygańsku specjalnie dla pani zagrają. Kapela Boguckich. Bardzo lubię, bo jak byłam dzieckiem tam na wsi w Kozarzystach, przychodzili cyganie i grali, to chodziłam po całej wsi za nimi. To dzisiaj do pani przyszli specjalnie. Na tej samej scenie, co przed laty, na tej samej scenie, na której debiutowała, dzisiaj z nami zechciała być pani Danuta Szaflarska. To nasza wielka, wielka radość. A za moment odsłonimy tablicę, bo pani Danuta będzie miała od dziś swoją salę w Sokole, swojego imienia. I na tej tablicy jest napisane: Danuta Szaflarska, urodzona w 1915 roku w Kosarzyskach w rodzinie nauczycielskiej. W 1925 roku zamieszkała w Nowym Sączu. Maturę zdała w prywatnym gimnazjum żeńskim, rok 1934. Wcześniej zadebiutowała na scenie Towarzystwa Dramatycznego Sądeckiego Sokoła. Góralka o wielkiej sile wewnętrznej, tak w życiu, jak i na scenie. Aktorstwo to jej powołanie i miłość. Także w chwilach trudnych, druga wojna, teatry podziemne i frontowe AK, lata 80., msze za ojczyznę. Uczestniczka Powstania Warszawskiego. Nestorka scen polskich, twórczyni około 200 wybitnych, określanych mianem kryształu, kreacji teatralnych i filmowych. Autorytet dla kilku aktorskich pokoleń. Wielokrotnie odznaczana i nagradzana, pełna skromności i radości życia. Sądeczyzna pozostaje jej najserdeczniejszym miejscem na ziemi, a sala otrzymuje jej imię z okazji stulecia jej urodzin. Pani Danuto. Tyle cudownych rzeczy zobaczyłam, usłyszałam.
z tym ogromnym ładunkiem będę wracać do Warszawy i to mi będzie pomocą, bo przecież już w moim wieku kto to słyszał, żeby grać w teatrze. Teraz jeszcze mam nowe propozycje. Ale naprawdę taki ładunek mam od Państwa. Tyle serdeczności. Tyle miłych, cudownych słów. Ja strasznie dziękuję, z całego serca dziękuję Państwu. Dziękuję moim kochanym widzom, to znaczy wnukom moich widzów, kiedy grałam. Nigdy nie zapomnę tego Sącza, tego teatru, bo tu się właściwie zdecydowało, co będę robić w moim życiu. Tak, Sączu.